Pomysł, że życie, jakie znamy, rozwinęło się tylko na tej jednej planecie, jeśli istnieje na niej tylko jeden skrawek częstotliwości, jest po prostu niedorzeczny. Ludzka percepcja została tak zaprogramowana na ograniczenia, na poczucie nie mogę, na poczucie to nie może być, to jest niemożliwe, że tylko nielicznym w porównaniu z globalną populacją pozostało zbadanie tego, co wykracza poza poczucie może być. I dlatego filmy na ten temat nie powstają w większej ilości. Byłem w Ameryce na tournée z przemówieniami. Tournée z przemówieniami w dużej mierze dla ludzi rozmawiających bezpośrednio ze mną. Pojechałem do Chicago i rozmawiałem z 8 osobami, albo w pobliżu Chicago. Ale w czasie tej podróży, w ciągu 15 dni, spotkałem 12 różnych osób, codziennie w innym miejscu, które opowiedziały mi tę samą historię, jak widziały ludzi zmieniających się w reptyliańską formę, a potem z powrotem. I był to tak częsty temat, który opisywali, że od tego czasu zacząłem go zgłębiać. Więc pojawiło się to w moim życiu bardzo szybko. Miałem o tym jakby małe wzmianki wcześniej i po prostu to odpuściłem, ale w tym 15-dniowym okresie to naprawdę skupiło mój umysł, że jest na co zwrócić uwagę. Kiedy stajesz w obliczu sytuacji, w której jedna osoba po drugiej w różnych częściach Ameryki mówi ci to samo, możesz albo powiedzieć, nie jadę tam. Co powiedzą ludzie, jeśli zacznę mówić o tych rzeczach? Albo możesz powiedzieć, informacja jest moim przewodnikiem, jadę tam. I co się stało? Wróciłem stamtąd na wyspę White i spotkałem kogoś, właściwie niedaleko stąd, kto był poślubiony sataniście, który był zarządcą w Burnham Beaches. Burnham Beaches na zachód od Londynu należy do City of London, dzielnicy finansowej. Jest to duże skupisko satanizmu i bardzo dziwnych wydarzeń. To zalesione zagajniki i kilka otwartych obszarów. I poprosiła o spotkanie ze mną, bo to, o czym pisałem, chciała mi po prostu opowiedzieć o satanizmie, którego doświadczyła. I opowiedziała mi, kiedy ją poznałem, o tym, że widziała, jak Ted Heath, były premier Wielkiej Brytanii, który wprowadził nas do Unii Europejskiej, robił satanistyczny rytuał w Burnham Beaches, bo mieszkała tam w domu zarządcy. I kiedy ta rozmowa się skończyła, a potem wiesz, miałem po prostu filiżankę herbaty i właśnie skończyłem herbatę i odłożyłem ją i odwróciłem się i powiedziałem do niej jako krótką kwestię. Wiesz, właśnie wróciłem z Ameryki i spotkałem tych wszystkich ludzi, którzy opowiadali mi, jak widzieli ludzi zmieniających się w gady. I usłyszałem ją po raz pierwszy, och. I odwróciłem się do niej, a ona mówi, o mój Boże, nie miałam zamiaru Ci o tym mówić. Powiedziała, co się stało, że widziała światła. Wyprowadzała pewnego dnia psa, pewnej nocy, a potem przeszła i patrzyła przez drzewa na to światło i widziała Teda Heatha w tym kręgu. Powiedziała, że zobaczyła, jak Heath zmienia się w reptylianina i rośnie na 2 metry.
co jest absolutnie powszechne w opisach tego na całym świecie. I powiedziała, że zaczął mówić głosem przypominającym nieco, jak to opisała, stare transatlantyckie rozmowy telefoniczne, kiedy były luki. I powiedziała, rzeczą, która zszokowała ją bardziej niż cokolwiek innego jest to, że kiedy to się stało, nikt w kręgu nie poruszył się w żaden sposób, który odnosiłby się do szoku lub zaskoczenia. Wydawało im się, że to najpospolitszy temat, najpospolitsza rzecz, jaką można sobie wyobrazić. I od tego amerykańskiego doświadczenia i tej pani, potem synchronizacja mojego życia zaczęła przynosić coraz więcej informacji na ten temat i coraz więcej ludzi z doświadczeniami na ten temat. I tak właśnie potoczyło się moje życie w ciągu ostatnich 25 lat. Jakiś temat pojawi się znikąd w moim życiu, a potem nagle zewsząd napływają informacje o tym temacie. I to właśnie stało się z reptylianami. Jeśli spojrzysz na dwa tematy filmów w ostatnich czasach, a niektóre z nich nie tak niedawno, ale jest tam teraz duży temat, a ja nie chodzę do kina zbyt często, bo to wszystko dotyczy przemocy i takie rzeczy przez większość czasu. Ale jeśli chodzi o moje badania, to oczywiście chodzę. Jeden to swoisty motyw reptylian, który podnosisz, a drugi jest wielokrotnie włączany do reptylian i inwazji obcych. To znacznie wykraczające poza orwellowskie społeczeństwo, gdzie ludzie są pod całkowitą kontrolą bezwzględnego państwa policyjnego i niewielkiej elity. Jeśli spojrzysz na Johna Carpentera, twórcę filmu They Live, czyli Oni Żyją, jeśli spojrzysz na jego historię tworzenia filmów, która obejmuje satanizm i horror, ten facet ma przynajmniej pewną wiedzę o tym, co się dzieje. I musiałem się roześmiać swego czasu. Powiedziałem to kiedyś nawet w mojej książce, lata temu. I ktoś napisał do Johna Carpentera, mówiąc to, co ja powiedziałem w książce. A on odpisał mu, widziałem ten list, mówiąc, nie, to nie byli kosmici wewnątrz ludzi, a ja symbolizowałem republikanów. A ty mówisz, tak, tak, John, w porządku, tak, symbolizowałeś, w porządku, tak. Chodzi mi o to, że każdy, kto ogląda film Oni Żyją, będzie się z tego śmiał. They Live, Oni Żyją, to jest klasyka. I ten, zwłaszcza ten czas, kiedy został nagrany. Gdzie masz małą liczbę ludzi, którzy w rzeczywistości nie są tym, na kogo wyglądają. Wyglądają na ludzi w codziennym życiu, ale kiedy facet założył okulary przeciwsłoneczne, które pozwoliły mu rozszyfrować rzeczywistość na innym poziomie, to była symbolika tego. Zobaczył, że tak naprawdę za ludzką formą kryją się oni. Wcale nie byli ludźmi. Byli to ludzie u władzy, byli to bankierzy, byli to politycy, był to prezydent, byli to niektórzy z policji. A także, kiedy założył okulary na tym podprogowym poziomie, mógł zobaczyć wszystkie podprogowe komunikaty dookoła niego, które mówiły mu, żeby pozostał w stanie uśpienia, żeby nie kwestionował, żeby był posłuszny władzy. I był to rodzaj filmu klasy B. Czyż nie był to film, o którym większość ludzi nigdy nie słyszała, a jednak wyprzedzał swoje czasy w portretowaniu świata, w którym tak naprawdę żyjemy.
Co się dzieje, sugerowałbym, że jest to na poziomie podświadomości, ponieważ jest tak wiele filmów z tym samym motywem, że aż to jest śmieszne. Podświadomie ludzki umysł jest zaznajomiony z czymś, że gdyby to nie było zaznajomione podświadomie w ten sposób, kiedy jest to ujawnione, ludzie byliby w ogromnym stanie szoku, podczas gdy oni wprowadzają to powoli. Przyzwyczajają nas do tego. Tak więc to, co oni robią, to, że na jednym poziomie przygotowują ludzi, aby byli zaznajomieni, a zatem byli o wiele bardziej skłonni do zaakceptowania bez oporu bardzo orwellowskiego społeczeństwa, które jest wprowadzane przez te reptyliańskie, hybrydowe linie krwi, ponieważ ta archontyczna siła pracowała nad manipulowaniem ludzkim społeczeństwem przez te, jak to nazywamy w naszej wersji czasu, tysiące tysięcy lat, aby osiągnąć ten punkt, w którym mogą przejąć całość i przekształcić ludzi w rasę niewolników. Jest to interesujące, biorąc pod uwagę to, o czym mówiłem, że ta archontyczna reptyliańska siła nie może stworzyć siebie samej. Musi wykorzystać to, co już zostało stworzone. Nie może stworzyć orwellowskiego społeczeństwa. Musi nami manipulować, aby to zrobić. The Orwellian society. It has to manipulate us to do it.